Wieś Wężyczyn leży w południowo-wschodniej części Mazowsza w województwie siedleckim, w dolinie rzeki Świder wśród łąk i pastwisk. Położenie to sprzyjało zarówno hodowli owiec, jak i uprawie lnu. W związku z tym rozwinęło się tkactwo, które miało ogromne znaczenie w okresie gospodarki samowystarczalnej do I wojny światowej. Ze lnu wykonywano wówczas bieliznę osobistą, odzież odświętną i częściowo tkaniny dekoracyjne, a z pakuł otrzymywanych podczas obróbki włókna lnianego wykonywano odzież codzienną, tkaniny niezbędne w gospodarstwie jak derki, worki czy fartuchy siewaki oraz chodniki. W dwudziestoleciu międzywojennym tkaniny lniane były stopniowo wypierane przez materiały fabryczne. Mimo to uprawa lnu na własne potrzeby przetrwała do lat 60. naszego stulecia. Celem filmu jest pokazanie tradycyjnego sposobu obróbki słomy lnianej, aż do otrzymania nitki przy zastosowaniu dawnych narzędzi i wykorzystaniu umiejętności tkwiących w starszym pokoleniu. Z zasiewem lnu związane są różne zwyczaje. Len poświęcony na Matkę Boską Zielną przechowywano razem z innymi plonami do chwili wysiewu. W dniu, w którym wysiano len, wykruszano nasiona i mieszano z siemieniem. Len wysiewa się w końcu kwietnia lub na początku maja. Sianie lnu odbywało się z fartucha siewaka specjalnie w tym celu utkanego. Pierwszymi ziarnami wziętymi do ręki wysiewano znak krzyża, co symbolizowało rozpoczęcie pracy w imię Boże. Len wysiewano przeważnie w środę lub sobotę, to jest dni Matki Boskiej. Łodygę święconej równianki przywiązywano do kija i zatykano na działce zasianego lnu. Jak wysoki jest len przywiązany do kija, tak wysoki urośnie len zasiany. W Wielką Niedzielę kobiety wiejskie nie kładły się w ciągu dnia, wierząc, że len legnie. Len uprawia się na glebach wilgotnych, na nowinach, w pobliżu łąk. Pole pod uprawę lnu przygotowuje się w jesieni, odpowiednio nawożąc, niegdyś obornikiem, obecnie nawozami sztucznymi. Wiosną spulchnia się jedynie ziemię, bronując ją. Len wschodzi po 3 lub 4 dniach. Po 2 lub 3 tygodniach len piele się raz, potem drugi i trzeci, zanim zakwitnie. Kwitnący na biało lub niebiesko len można zobaczyć tylko wczesnym rankiem, gdyż w dzień płatki kwiatów zamykają się. Proces wegetacji lnu trwa około 3 miesięcy. Len dojrzewa w końcu lipca lub na początku sierpnia po żniwach. O jego dojrzałości świadczy jasno-brązowy kolor słomy i nieco ciemniejszy kolor główek nasiennych. Aby nie stracić nic z długości włókna, lnu nie ścina się, lecz wyrywa z ziemi z korzonkami. Wyrwany len rozkłada się na rżysku lub łące na okres 1 do 2 tygodni w celu zmiękczenia łodygi i dosuszenia główek nasiennych. Po tym krótkim roszeniu len podlega dalszym, kolejno następującym po sobie etapom obróbki jak odziarnianie, moczenie, międlenie,
pocieranie, klepanie, czesanie, szczotkowanie i przędzenie. Wysuszony len obija się na polu lub w stodole. Aby łatwiej wykruszało się siemię z główek nasiennych, len dosuszano na słońcu, rozstawiając go na łące. I już od I wojny światowej len coraz częściej młócono cepami, rozkładając go na klepisku. Uzyskane w ten sposób siemię lniane częściowo pozostawiano do zasiewu w roku następnym, z pozostałej części tłoczono olej używany w celach spożywczych i przemysłowych. Oddzieloną od nasion słomę lnianą, odpowiednio ułożoną i związaną w pęki, moczy się od 4 do 10 dni, w zależności od miejsca, temperatury i od tego, jak długo był roszony. Len w wodzie stojącej moczy się krócej, w wodzie bieżącej dłużej. Proces moczenia jest bardzo ważny zarówno dla jakości włókna, jak i dalszego procesu obróbki. Wyjęty z wody len rozstawia się obok na łące w ten sposób, by każdy snopeczek stał oddzielnie. W zależności od pogody len schnie 2 do 3 dni.
Początkową fazą obróbki włókna lnianego jest międlenie. Polega ono na połamaniu twardej części łodygi w celu odłączenia jej od włókna przy pomocy międlicy złożonej z ruchomego miecza i deski z otworem w części dolnej. Aby włókno lniane oczyścić dokładniej, używa się cierlicy, charakteryzującej się dwudzielnym mieczem oraz dwoma otworami w części dolnej. Obok narzędzi tradycyjnych w latach 30. pojawiły się międlarki mechaniczne. Początkowo poruszane były ręcznie, z czasem otrzymały napęd mechaniczny przy pomocy kieratu, a w latach 50. napęd elektryczny. Międlenie i pocieranie odbywało się jesienią obok innych prac polowych, sianokosów czy kopania ziemniaków. Kobiety obrabiały len często wczesnym rankiem lub wieczorem po zakończeniu prac w polu i obejściu. Wtedy to po wsi roznosił się miarowy klekot międlicy i nieco szybszy cierlicy. Aby zmiędlony len nadawał się do obróbki, musi być odpowiednio wysuszony. Suszenie lnu odbywało się w zależności od pogody na słońcu, w mieszkaniu obok pieca ogrzewczego lub w piecu chlebowym. Wysuszony len poddawano klepaniu, polegającym na wytrzepaniu resztek paździerza z włókna lnianego. Przy tej czynności posługiwano się drewnianym mieczem zwanym klepadłem i wykonywano ją na odpowiednio ustawionym stołku. Dalszym etapem obróbki jest czesanie na żelaznej szczotce zwanej ociągaczką, dwu- lub trzyczęściowej, zróżnicowanej gęstością nabitych gwoździ. W wyniku czesania otrzymywano czysty len i kłaki, to jest krótkie, stargane włókno w kilku rodzajach. Koluchy, otrzymane podczas pocierania, pakuły, otrzymane w czasie klepania, tłuścinne, to jest pozostałości z czesania i pacesie, uzyskane w wyniku szczotkowania włosianą szczotką. Otrzymany len skręca się w tak zwane półgarstki
i przechowuje na strychu lub w komorze. Podobnie przechowuje się kłaki zwinięte w kądziele. Przystępując do przędzenia, bierze się 3 do 4 półgarstków, które czochra się, układając włókna jedno na drugie i owija się wokół krężołka, tworząc kądziel, którą zatyka się na kołowrotku. Kołowrotki, które zastąpiły uprzednio używane przęślice, pojawiły się we wsi Wężyczyn w końcu XIX wieku. Były one rzemieślniczego wyrobu, a zaopatrywano się w nie na jarmarkach. Kołowrotek napędzany nogą skręca nitkę wyciąganą palcami z kądzieli, nawijając na szpulkę.